Od naszego ostatniego odcinka minęło kilka dni, a warunki pogodowe zmieniły się diametralnie. Ale to dobrze, jest okazja przynajmniej dowiedzieć się, jak reagują nasze instalacje w tych warunkach i jak ewentualnie zaradzić problemom. A więc najpierw solar. Okazuje się, że chociaż jest piękne słońce, solar nie działa. Przyczyna widoczna jest. Płyty są całkowicie zaszronione. Co prawda mąż ustawił już, włączył z powrotem pompkę z glikolu i teraz trzeba trochę krótkiego czasu, żeby ogrzany glikol rozprawił się z tym zaszronieniem, czyli ogrzał płyty i odsłonił możliwość pobierania energii ze słońca. Wiatrak przez ostatnie dni, kiedy szalał ten niż, dawał tyle energii, że głowa boli, a teraz stoi jak zaklęty. Czyżby się zmęczył? Musimy, a teraz jak patrzymy w oddali za jeziorem, wiatraki wielkie pracują. Podjedziemy tam, żeby stwierdzić, na czym polega ta tajemnica, że nasz stoi, tamte pracują. No i ostatecznie fotowoltaika. Też na płytach leży częściowo śnieg. Instalacje i za chwilę powie, jaka jest różnica. Widać, że płyty są zaśnieżone, ale mąż, jak widać, zdaje sobie z tym radę przy pomocy zwykłej wędki i zgarniaka. To chwilę potrwa, ale już energia zaczyna płynąć. Także nie ma nic bez pracy. Nawet te instalacje eko też wymagają ciągłej uwagi. No, a tu jeszcze potwierdza się to, co mąż pokazywał w poprzednim odcinku, że wystarczy niezbyt odpowiednie ustawienie kąta płyt i wtedy trudno jest wyczyścić je. Na tym polega przewaga tych instalacji naziemnych nad tymi na dachu. No nie wiem, czy to będzie widoczne, ale mąż użył swojego zgarniaka, żeby pokazać, czy w ogóle jest wiatr, bo wiatrak stoi, anemometr przy wiatraku się ledwo rusza. No i jest tam ten wiatr, czy nie? No widać, że troszeczkę. Minimalny. Nie, to nie jest ta energia, którą można wykorzystać. No, chyba najtrudniej sobie dać radę z instalacjami położonymi na dachu. Tu już trzeba zdać się chyba na samą naturę, żeby pomogła odsłonić panele ze śniegu. Czasami tyle śniegu napada, że dosłownie są nawisy. No dzisiaj poczekamy. No chyba, że jak mieszkańcy się obudzą i zaczną palić, to będzie taki smog, że nie zobaczymy niczego więcej. Proszę Państwa, wspomniałem w wcześniejszych odcinkach, że wiatraki przemysłowe są umiejscowione na wysokości co najmniej 80-100 metrów i zgodnie z fizyką atmosfery mają prędkość liniową prawie o 8 metrów na sekundę więcej niż nasza. Czyli w tej chwili chciałem pokazać właśnie, jak ci nasi sąsiedzi pracują, a pokazaliśmy wcześniej, jak nasz wiatrak stoi. I taka jest różnica. Chciałbym tutaj dodać, czy słychać w tej odległości, nie wiem, to może jest jakieś 500, 700 metrów, cokolwiek słychać, że one przeszkadzają i mają głośność większą niż norma na to wskazuje? Absolutnie nie. A więc jaki jest tam wniosek? Wiatraki przemysłowe, duże, powinny zawsze pracować, jeżeli tylko nie szkodzą ludziom.
proszę Państwa, pokazujemy nieco bliżej tych naszych sąsiadów. Wiatraki mają potężną moc, duża wysokość, jest ich wiele i jednocześnie ze względu na naszą czułą kamerę, jeżeli chodzi o mikrofon, ten wiatrak w odległości chyba 50 metrów w zasadzie nie słychać, jakby powiał wiatr w drzewach, szum wiatru w drzewach, czy jakiś samochód na pewno ma większą głośność niż te wiatraki, więc nie wiem, dlaczego się tak złościmy i próbujemy im znaleźć jakieś błędy. A dają potężną moc i uważam, że nie za bardzo szkodzi to środowisku. Zaglądamy na płyty solarowe po okresie 1,5 godziny. No i widzimy, że do połowy już rozmarzły. Trochę słońca mogą łapać.